To jest napisane tu na całej osobnej stronie. Nie zostałeś stworzony po to, by żyć na autopilocie. Masz być kapitanem w swoim życiu. Pamiętam, że jako dziecko patrzyłem z podziwem na ludzi, którzy według mnie odnieśli sukces. Jedną rzecz mieli wspólną. Były to ubrania, jakie nosili do pracy. Brązowe spodnie garniturowe albo bardziej codzienne bawełniane spodnie na kant, białe koszule, mokasyny z chwostami i oczywiście gwóźdź programu, czyli granatowy blazer ze złotymi guzikami. A jeśli odnosili naprawdę duże sukcesy, na guzikach była kotwica dla dzieciaka z robotniczej rodziny i o ograniczonym doświadczeniu życiowym, niewychodzącym poza rodzinne miasto, taki ubiór oznaczał sukces. Oznaczał bogactwo. Rodzinę, która była ze sobą razem. Wakacje. Życie po drugiej stronie miasta, tej dobrej. Oznaczał dom z garażem. Oznaczał, że wiesz, o co w życiu chodzi. Taki strój symbolizował świat bardzo odległy od tego, który znałem. Gdy dorastałem, mój ojciec pracował w fabrykach, więc dobrze wiedziałem, jak wygląda praca fizyczna. Natomiast inny rodzaj pracy, ten, w którym nie brudziło się rąk, nie trzeba było odbijać karty na początku i końcu zmiany, i nie było obowiązku noszenia odzieży roboczej, był mi zupełnie obcy. Od czasu do czasu miałem okazję zerknąć na pracowników umysłowych w biurze, w którym moja matka pracowała jako asystentka administracyjna. Jak daleko sięgam pamięcią Zawsze wśród nich czułem się nie na miejscu. W ich obecności wlepiałem wzrok w podłogę i tylko czasem spoglądałem w górę do ich świata. Jednak jednego byłem pewien. Chciałem pewnego dnia założyć ubrania, które nosili ci ludzie sukcesu. Marzyłem na jawie, że gdy je włożę, to będzie oznaczało, że ja, Tony Neves, wbrew wszelkim regułom dopiąłem swego. Odniosłem sukces. Zrozumiałem, o co w życiu chodzi. Byłem kimś. Jeśli ten rodzaj uniformu był ścieżką do sukcesu, ja byłem zdeterminowany, by go zdobyć. Jednakże była jedna sprawa, którą zaniedbałem. Nigdy nie zadałem sobie pytania, czy owi ludzie byli szczęśliwi. Przeskoczmy teraz do połowy lat 90. W owym czasie odbywałem staż w Detroit w Stanie Michigan. Była to dla mnie wielka sprawa. Wydawało mi się, że Detroit to spełnienie marzeń. Było to w czasach, gdy populacja miasta zbliżała się do miliona. Dziś to zaledwie 700 tysięcy. Przemysł motoryzacyjny miał się świetnie, a klasa średnia kwitła. Dobrze pamiętam, jak przygotowywałem się na pierwszy dzień swojego stażu. Patrzyłem z dumą na swoje odbicie w lustrze. Miałem na sobie spodnie w kant, białą koszulę. Kasztanowe mokasyny, z chwostami ma się rozumieć, oraz za duży niebieski blazer mojego ojczyma ze złotymi guzikami, ale bez kotwic. Gdy się sobie przyglądałem w dużym lustrze, spróbowałem się uśmiechnąć. Pamiętam, jak chciałem wykrzesać z siebie entuzjazm i jak myślałem, Tony, udało ci się! Ale coś było nie tak. Zamiast czuć się jak ktoś, komu się udało, wydawało mi się, że jestem aktorem, który ubiera się do roli w podrzędnym filmie. Odepchnąłem te myśli od siebie i całe lato wbijałem się w uniform. Paradoksalnie, ani jednego dnia nie czułem się w swoim stroju wygodnie. Był to pierwszy raz, gdy zasmakowałem, jak to jest, gdy próbujemy się dopasować i tracimy własną tożsamość, aby podążać za tłumem. Czym jest uniform? Uniform niekoniecznie musi być elementem garderoby. Może to być cokolwiek, co wykonujesz rutynowo, bez zadawania pytań, czy też bez świadomości, a co przeszkadza ci w odnalezieniu swojego prawdziwego ja. Uniformem może być utrwalony sposób myślenia, albo pozostanie na pewnej trasie, gdy zjazd z niej byłby najlepszym rozwiązaniem. To robienie czegoś cały czas tak samo, gdyż zawsze tak robiono. Może nim być krytykowanie innych za to, że nie noszą uniformu, a nawet kiwanie głową na znak zgody, choć nie zgadzamy się z tym, co inni mówią. Oto co wiem i do czego dochodzi wielu ludzi, choć ta nauka nie przyszła im łatwo. Dostosowywanie się i postępowanie w zgodzie z zasadami stworzonymi przez społeczeństwo jest wyczerpujące. Uniformy narzucone przez społeczeństwo rujnują wielu ludziom życie. Już nam niczego nie gwarantują. Jaki nosisz uniform? Teraz nadszedł czas, by zastanowić się nad uniformem, który zakładasz każdego dnia, aby dopasować się do oczekiwań. Nie trać cierpliwości, jeśli nie przychodzą ci do głowy gotowe odpowiedzi. Niektórzy z nas ukrywali się za uniformem tak długo, że nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że go noszą. Oto kilka ważnych pytań, które powinieneś obracać w myślach. Czy twój uniform to ubiór podobny do tego, który ja kiedyś nosiłem? Może jest to punkt widzenia, który nie koreluje z wartościami, jakie chowasz w głębi serca? A może to kościół, do którego chodzisz co niedziela, choć już od dawna nie zgadzasz się z wygłaszanymi w nim poglądami? Gdzie nauczyłeś się nosić ten uniform? Czy został narzucony przez społeczeństwo, rodzinę, przyjaciół, system edukacji, religię? Co daje ci noszenie go? Pieniądze? Bezpieczeństwo? Status? Stabilizację? Czy na podstawie własnych doświadczeń i obecnej wiedzy na temat życia możesz stwierdzić, że ten uniform nadal służy tobie i Twoim celom? Kim jesteś bez niego? I wreszcie jedno z najważniejszych pytań zawartych w tej książce. Jaki jest dla Ciebie koszt podążania tą samą ścieżką? Co inni. Najtrudniejsza do zrealizowania rada. Zabezpieczenia, które zapewnia Uniform, mogą nam dawać poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Oczywiście, zejście z tej ścieżki, by dążyć do samorealizacji i odkrycia prawdziwego ja, nie zawsze jest proste. Wystarczy spojrzeć, jak mało miejsca w piramidzie potrzeb Abrahama Maslowa zajmuje samorealizacja. Jak się sam przekonałem, najtrudniejszą do zrealizowania radą jest wskazówka, by. Być po prostu sobą. I pozbyć się uniformu szczególnie wtedy, gdy nie mamy żadnego wsparcia ani żadnych solidnych fundamentów. Ponadto nie wiemy tak naprawdę, jaką cenę zapłacimy za bycie sobą. W czasie mojej kariery w przemyśle telewizyjnym jako korespondent, reporter i gospodarz programów wypracowałem sobie głos reportera, który zapewne słyszałeś o mniej więcej 100% wszystkich reporterów, zarówno w telewizji, jak i w radiu. Głos reportera to ten afektowany, sztuczny głos, który brzmi, jakby generował go automat, a nie prawdziwy człowiek. Nie zliczę chwil, gdy latami rodzina i przyjaciele zadawali mi to pytanie, dlaczego tak dziwnie mówisz przed kamerą. Nigdy nie potrafiłem na nie udzielić odpowiedzi. Uważałem, że tak właśnie powinni mówić reporterzy. A oto prawda. Porozmawiaj z jakimkolwiek reporterem, gdy nie jest na wizji lub fonii, a zobaczysz, że brzmi zupełnie inaczej. Można powiedzieć, że w pracy rzadko jest sobą. Odgrywa rolę reportera i stara się mówić z autorytetem w głosie, choć tak naprawdę brzmi jak każdy inny w tej profesji. Sam tak robiłem. Dlaczego więc to robiłem przez długie lata? I dlaczego tylu reporterów i innych mówców nadal mówi tym wystudiowanym głosem? Oczywiście, można wszystko zwalić na pracę. Ja jednak odkryłem, że prawdziwy powód jest. Znacznie bardziej zaskakujący. Obnażamy się, gdy jesteśmy sobą. To dlatego przydaje się uniform. Przez lata ciągle słyszałem te słowa od producentów i reżyserów po prostu bądź sobą. Być może Tobie również udzielano tej rady. Za każdym razem, gdy to słyszałem, a słyszałem często, zastanawiałem się sobą? A kto to jest? Znacznie łatwiej jest po prostu zacząć mówić tym sztucznym głosem. Mówienie nieautentycznym głosem jest łatwe. Mówienie głosem prawdziwym, wyrażenie stanowiska wymaga odwagi. Mówiąc obiektywnie, moja kariera rozwijała się pomyślnie przez ponad 10 lat w niezwykle konkurencyjnej branży telewizyjnej. Przeszedłem długą drogę od przyjazdu do Nowego Jorku z 800 dolarami w kieszeni i bez żadnych znajomości, aż do pracy dla czołowych sieci telewizyjnych. W tym czasie chodziłem na wiele spotkań z dyrektorami, by dostać angaż w jednym z tych programów, po którym każdy pamięta Twoje imię. A jednak nigdy mi się to nie udało. I głęboko wierzę, że powodem był uniform, w który się wbijałem i fakt, jak nieswojo się czułem we własnej skórze. Nigdy nie pokazałem im, kim naprawdę jestem. Już jesteś zweryfikowany. Mechanizmy podobne do narzucania uniformu możemy zaobserwować w mediach społecznościowych. Obok nazwy użytkownika możemy czasem zobaczyć niebieski znaczek odhaczenia. Oznacza to, że jest on zweryfikowany. Weryfikacja mówi nam, że ten użytkownik jest osobą publiczną, celebrytą albo globalną marką. Dla niektórych ten znaczek weryfikacji jest uniformem, który noszą. Kiedyś po prelekcji na uniwersytecie podszedł do mnie student z pytaniem, jak otrzymać weryfikację, jak pan, na Twitterze. Pytanie mnie zaskoczyło. Nikt wcześniej mnie o to nie pytał. Choć wiedziałem, jak dostaje się ten znaczek na Twitterze, Facebooku, Instagramie i innych platformach, bardziej zainteresował mnie sam student, który o to zapytał. Powiedz mi coś więcej, odparłem, dlaczego chcesz dostać znaczek weryfikacji? Student zawahał się, a potem odrzekł. Chciałbym zostać zweryfikowany, żeby pokazać, że to jestem faktycznie ja. To mnie zaciekawiło. Czy istnieje jakiś inny ty, o którym powinienem wiedzieć? spytałem. Student uśmiechnął się. No cóż, nie. A zatem o co chodzi? Dlaczego chcesz być zweryfikowany? No, chcę pokazać, że jestem ważny. Słowo ważny zadźwięczało mi w uszach. Zdało mi się, że znam tego studenta. I rozumiem, dlaczego tak pragnie tej walidacji. Przypomniałem sobie, jak rzuciłem pracę sprzedawcy serów na Florydzie i przeniosłem się do Nowego Jorku z marzeniem, by jakoś dostać się do przemysłu telewizyjnego. Moim celem było bycie w telewizji. To był dla mnie ekwiwalent weryfikacji, bycia zaakceptowanym, a nawet pożądanym. Podobnie jak ten student, pragnąłem czegoś z zewnątrz, co tak naprawdę można znaleźć. Jedynie wewnątrz siebie. Spojrzałem mu wtedy prosto w oczy i powiedziałem: Chciałbym, abyś coś wiedział. Żaden niebieski znaczek nie może cię zweryfikować. To ty sam siebie weryfikujesz. Zostałeś zweryfikowany w dniu swoich narodzin. Student pokiwał głową i podziękował mi za poświęcony czas. Jestem pewien, że nie była to odpowiedź, na jaką czekał, ale wierzę, że była to odpowiedź, jakiej potrzebował. Był to przekaz, którym niestety nikt się przed laty ze mną nie podzielił. Jego niebieski znaczek był tym samym, czym mój granatowy blazer. Jak pozbyć się uniformu? Jednym z największych wyzwań, któremu musimy stawić czoła, jest łatwość życia na autopilocie. Odkurzacze roboty wyczyszczą za ciebie podłogę. Platformy takie jak Netflix wybiorą dla ciebie programy, nim zdążysz sięgnąć po pilota. Zakupy spożywcze zostaną pod, dostarczone pod drzwi, wystarczy, że złożysz zamówienie za pomocą odpowiedniej aplikacji. Na Spotify tworzone są listy utworów do słuchania, dzięki czemu możesz nabrać innych, że masz dobry gust muzyczny. Po co iść pieszo, jeśli możesz tam pojechać samochodem albo na elektrycznej hulajnodze. Kurczę, samochód XXI wieku. Automatyczny, autonomiczny, wspomagany sztuczną inteligencją, uzbrojony w gładkie ekrany komputerów, nafaszerowany zaawansowaną technologią z Wi-Fi, nawigacją GPS, Bluetooth, automatycznym zapłonem oraz ogrzewaczami, ogrzewaczami kierownicy i siedzeń. Jest właściwie jak spa na kółkach. Wszystko jest zautomatyzowane. Ale pamiętaj, nie zostałeś stworzony po to. By żyć na autopilocie, masz być kapitanem w swoim życiu. To jest napisane tu na całej osobnej stronie. Nie zostałeś stworzony po to, by żyć na autopilocie. Masz być kapitanem w swoim życiu. Masz szansę pozbyć się uniformu i przestać żyć na autopilocie. Musisz zacząć zmieniać biegi. Czas określić, jak ma wyglądać życie na Twoich warunkach, a do dyspozycji masz więcej biegów niż sądzisz. Być może tylko nie wiesz, jak z nich korzystać. Kiedyś prowadzenie samochodu wymagało więcej wysiłku i wiedzy. Mniej więcej do lat 50. ubiegłego wieku każdy samochód miał manualną skrzynię biegów. No, my, Polacy, mamy tu przewagę, prawda? Większość naszych ma. Żadnych automatów. Nawet dziś większość samochodów ma 5 lub 6 biegów, ale w automatycznych i skomputeryzowanych autach biegi zmienia silnik, a ty nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Jednak jeśli kiedykolwiek prowadziłeś samochód z manualną skrzynią biegów, to wiesz, co to znaczy faktycznie zmieniać biegi. Jak się zatem wyzwolić? Jak wydostać się z automatycznego trybu życia w uniformie i nauczyć się zmieniać biegi? Pierwszym krokiem jest wybranie jakiegoś nawyku i odzwyczajenie się od niego. Może to być coś naprawdę prostego. Chcesz skończyć z głupimi kłótniami ze swoim partnerem? Może zamiast walić prosto z mostu albo zaczynać się bronić, gdy wytyka ci błędy, warto zacząć zadawać pytania, by stworzyć jakieś porozumienie, a nie dążyć do nieporozumienia. Zainteresuj się. Posłuchaj, by dowiedzieć się więcej. Chcesz przestać się wszędzie spóźniać? Następnym razem nie składaj sobie pustych obietnic. Ustaw alarm, by wyjść 15 minut wcześniej niż zwykle. A może chciałbyś zaoszczędzić więcej pieniędzy? Zacznij od wyznaczenia jednego wieczoru w nadchodzącym tygodniu, w którym ugotujesz coś w domu, zamiast zamawiać na wynos. Masz ochotę wreszcie ukończyć to wymarzone przedsięwzięcie, o którym tak dużo mówisz? Wejdź na YouTube i obejrzyj filmy, w których wyjaśniają, jak zrobić to, z czym masz problemy w swoim projekcie. Zrób to dziś. Poczuj się odpowiedzialny. Chcesz wreszcie ukończyć studia i zdobyć dyplom? To coś, co wisi ci nad głową od lat? Zrób kurs online albo zapisz się na zajęcia na lokalnym uniwersytecie, aby nabrać rozpędu i spełnić wymogi niezbędne do dalszego rozwoju. Podjęcie takich działań wymaga nowej świadomości, zmiany biegów, podejmowania ryzyka oraz przechodzenia przez życie w innym tempie niż reszta. Pora na zmianę biegów. Jeśli przyzwyczaiłeś się do dryfowania przez życie w uniformie, nawet te proste przykłady mogą Cię przytłaczać i kojarzyć się z mnóstwem wysiłku. Jeśli tak faktycznie jest, nie będę owijać w bawełnę. Czeka Cię mnóstwo pracy. Pracy, którą warto wykonać i której większość ludzi nigdy nie podejmie. Ale ty to ty. I właśnie dlatego czytasz tę książkę albo słuchasz tej audio inspiracji. Nie jesteś taki jak każdy inny. Jesteś wyjątkowy. Zrozum to. Chciałbym, abyś spojrzał na ten wysiłek nie jak na jakiś przykry obowiązek, który musisz wykonać, a raczej jak na inwestycję w siebie, na którą sam się decydujesz. Każdego dnia krok po kroku musisz od nowa zobowiązywać się do podejmowania tego wysiłku. Poświęć teraz moment i zastanów się nad swoim życiem. Gdybyś był właścicielem Ferrari, gdybyś miał taki samochód i jeździł nim jedynie z prędkością 40 km na godzinę, ludzie myśleliby sobie, no, co za marnotrawienie fenomenalnej włoskiej myśli inżynieryjnej. I przyglądaliby się, jak mijają cię Pontyaki, Vibes i Chevy Bolty. Ferrari nie są stworzone do tego, by toczyć się po autostradzie 40 na godzinę. One są stworzone z myślą o prędkości. Nadszedł czas na zmianę biegów. Nie zostaliśmy stworzeni po to, by w biurze pracować jedynie wystarczająco dobrze albo poświęcać niezbędne minimum uwagi dzieciom, partnerom, rodzicom i przyjaciołom. Nie jesteśmy tak zaprogramowani, by odkładać nasze marzenia na bliżej nieokreśloną przyszłość. Nie rozwiniemy skrzydeł, jeśli będziemy ukrywać, kim naprawdę jesteśmy i nie podejmiemy ryzyka. To jest równoznaczne z jechaniem 40 na godzinę po drodze naszego życia, gdy powinniśmy przyspieszać. I jest to jeszcze jeden uniform, który zakładamy, by uniknąć kwestionowania naszego status quo. Jaką cenę płacisz za wleczenie się po drodze z nogą na hamulcu? Poświęcasz duszę, szczęście, zdrowie psychiczne, uczciwość, rodzinę? Nadszedł czas, by zobaczyć, ile możesz z siebie dać i na ile potrafisz zawalczyć o coś, w co wierzysz. Trzeba przycisnąć parę guzików. Czas skończyć ze sprawami, które cię powoli zabijają. Pora przestać wciągać brzuch. Niech wisi, dopóki nie będziesz miał ochoty czegoś z tym zrobić. Najwyższy czas wypuścić na wolność. Artystę uwięzionego w tobie i zacząć tworzyć. Pora zobaczyć, jak bardzo jesteś elastyczny i na co cię stać. To Twój czas. Ważne, byś wiedział, że gdy przekraczasz dozwoloną prędkość na drodze życia, możesz wytrącić innych z równowagi, narobić zamieszania, a także wprawić niektórych w zakłopotanie. Możesz nawet dostać mandat. Jeśli jednak nigdy nie przekroczysz prędkości, Twoja bierność zaszkodzi wyłącznie Tobie. Sprawdź swoje granice. Jakie zmiany możesz zacząć wprowadzać już dzisiaj? Pamiętaj, te same działania będą wciąż przenosić te same rezultaty. Mój uniform noszony przez 20 lat. Zajęło mi sporo czasu, zanim zrozumiałem, że muszę zacząć zmieniać biegi w swoim życiu. Wyruszyłem w podróż, która nadal trwa. Jak już wcześniej wspominałem, trwała zmiana wymaga codziennego zobowiązywania się do wysiłku. Podjęcie działania jest proste, natomiast ponowne zobowiązanie się do niego każdego dnia wymaga sporej odwagi. Przypominasz sobie blazer, spodnie, koszule i mokasyny? Nosiłem ten uniform dłużej niż przez jedno lato. Od czasu stażu pod koniec lat 90. przez okres rozwoju mojej kariery aż do roku 2017 tego, codziennie zakładałem pewną wersję tego uniformu. Z biegiem lat mój uniform ulegał lekkim zmianom. Później był to kostium faceta od reklamy, kogoś zakładającego własny startup lub gościa od szkoleń na temat przywództwa. Niebieskie odprasowane dżinsy, dopasowana koszula na guziki, sznurowane buty do garnituru, już żadnych chwostów oraz modny blazer. A potem wszystko się skończyło. Z każdym kolejnym dniem i rokiem coraz bardziej męczyłem się w moim uniformie. Było tak źle, że nie mogłem już na siebie patrzeć w lustrze. I tak pewnego dnia zebrałem się na odwagę i już go nie założyłem. Choć sobie tego nie uświadamiałem, przez lata moja garderoba stała się rodzajem maski zasłaniającej moje niezadowolenie z czegoś, co sztucznie definiowane jest jako sukces. Tworzyłem w ten sposób swój wizerunek i dokładałem do tego jeszcze warstwę ochronną. Odpowiednio dobrany ubiór do roli, jaką odgrywałem, tworzył dystans pomiędzy mną a resztą świata. Zaprzestanie wciskania się w uniform było odważnym krokiem. Rozdałem wszystkie swoje blazery i zacząłem nosić rzeczy, w których czułem się bardziej sobą. Gdy stoję na scenie, prowadzę sesje coachingowe albo warsztaty, mam na sobie ubrania wygodne, dzięki którym czuję się szczęśliwy. Materiałowe spodnie, odprasowany T-shirt, kurtkę i modne trampki. Dobrze pamiętam, jak po raz pierwszy pojawiłem się na prelekcji w takim stroju. Byłem bardzo zdenerwowany. Czy klient mnie wywali, bo zamiast koszuli i blazera mam na sobie jeansy i t-shirt? Na szczęście nic takiego się nie stało. Co ciekawe, ponieważ nie miałem na sobie tego, co inni, od razu się wyróżniłem. Po latach ukrywania się wreszcie mogłem być dostrzeżony. Wydawało mi się, że wzbudzam większy szacunek. A może to tylko ja wreszcie poczułem się komfortowo we własnej skórze? Obecnie, jeśli wkładam blazer i koszulę, to tylko dlatego, że mam na to ochotę, a nie dlatego, że czuję, iż muszę. Było to mniej więcej w tym samym czasie, gdy stwierdziłem, że muszę pozbyć się swojego głosu reportera. Niestety podążył on za mną na scenę, gdy zacząłem prelekcję. Wiedziałem, że ten sztuczny, afektowany głos musi zniknąć. Dlaczego? Gdy lepiej poznałem samego siebie, utrzymanie takiego głosu wymagało sporo wysiłku. Mówiąc prosto, bycie nieautentycznym jest wyczerpujące. Gdy nosisz uniform, można powiedzieć, że odgrywasz rolę podobnie jak aktor. Żeby wcielać się w kogoś innego, niezbędne są duże pokłady energii. Przecież cały, przecież cały czas trzeba udawać kogoś, kim się nie jest. Występujesz przed krytyczną publicznością, którą nierzadko sam sobie tworzysz. To może być bardzo wyczerpujące. Nawet jeśli nie jesteś ciągle aktywny. Takie udawanie można przyrównać do siedzenia w samochodzie, który stoi, ale silnik ma włączony. Marnujemy w ten sposób cenne paliwo. Z biegiem lat, w miarę jak nabierałem pewności w operowaniu swoim głosem i opowiadaniu swojej historii, pozbyłem się tego sztucznego sposobu wypowiadania się. Dziś, gdy stoję na scenie, brzmię bardziej jak ktoś, z kim możesz sobie uciąć pogawędkę w kolejce, po kawę lub pośmiać się na spacerze. Jest szansa, że usłyszysz u mnie nazalizację i będziesz chciał wiedzieć, czy pochodzę z południa. Nie, jestem z Michigan. Na pewno usłyszysz też więcej slangu. Jest też możliwe, że w czasie luźnej rozmowy mogę użyć jakichś niecenzuralnych słów. Co więcej, jeśli zadasz mi jakieś pytanie, na które nie będę wiedział, jak zareagować, powiem po prostu: Nie wiem. Zamiast udzielać ci wymijającej odpowiedzi i starać się udowodnić coś, czego nie trzeba udowadniać. Coraz łatwiej przychodzi mi bycie sobą. Oczywiście nadal jeszcze mam problemy z absolutnym obnażeniem się, ale łatwiej mieć do siebie szacunek, gdy jest się autentycznym. Co oznacza bycie po prostu sobą każdego dnia coraz bardziej w pracy i w życiu? Nawet jeśli pracujesz w środowisku, w którym wymagany jest ściśle określony ubiór albo uniform, to nie oznacza, że masz się pozbyć tej Iskry, dzięki której czujesz, że żyjesz, i która czyni Ciebie tym, kim jesteś. Właściwie, właściwie dbanie o tę iskrę jest niezbędne, by posuwać się naprzód w życiu i karierze. Jaką mam dla Ciebie radę? Bądź sobą: dobrym, surowym, nieokrzesanym i bezbronnym. Inni mogą nie do końca Cię rozumieć, a nawet lubić. W porządku. Ważne, abyś Ty siebie rozumiał i lubił. A zatem, śmiało, zdejmij uniform. Pisze Antonio Neves w książce Wyłącz autopilota. Poruszył mnie ten rozdział, kiedy go pierwszy raz czytałem właśnie w tych okolicznościach przyrody, więc fajnie się złożyło, że akurat tutaj mogłem go Wam przeczytać. Czytam go oczywiście także samemu sobie, jak zawsze. Um, I zastanawiam się, co dla mnie jest takim uniformem, gdzie jeszcze udaję kogoś, kim nie jestem. Każdemu z nas się to zdarza w różnych sytuacjach i rzeczywiście to chyba wymaga więcej energii, niepotrzebnie marnowanej, prawda? Bądźmy sobą. Starajmy się nawet na jakiejś wyznaczonej ścieżce znaleźć tę iskrę, to mi się też bardzo podobało. Znajdź tę iskrę, żeby robić coś, co trzeba robić, ale na swój sposób. To jest, myślę, bardzo cenna lekcja z tej książki. Jedna z wielu. Polecam Wam wyłącz autopilota. Wydawnictwo Laurum całkiem niedawno, w tym roku wydało tę książkę. Warto do niej wracać. Mam nadzieję, że zainspirowałem Cię na tyle, żebyś podjął czy podjęła próbę jakiejś zmiany w tym tygodniu, w swoim życiu. Co możemy wszyscy zrobić, żeby być bardziej sobą, żeby przestać udawać, żeby zacząć zdejmować z siebie ten uniform, który świat na nas nałożył? No cóż, to pytanie pozostawiam Tobie. To była długa, świąteczna audio-inspiracja. Zobaczymy się i usłyszymy w najbliższy piątek znowu. Tymczasem trzymaj się. Cześć.